Witajcie! Z tej strony Drakonager, a oto przed wami 14 odcinek serii Zagrajmy w Dead Space 2. O, żeż ty! Chyba wszyscy wiemy, do czego to zmierza. Ależ paskudztwo! Tylko właśnie pytanie, czy ja mam w to cisnąć tym? Czy właśnie co z tym zrobić? To się sprawdza. To było banalnie proste. Już ukończyliśmy zadanie. Sprawdź uszkodzenie. Coś blokuje transport do sektora rządowego. Sprawdzę to. Już nie blokuje, już nie blokuje. Jesteśmy w drodze do sektora rządowego, ale prawdziwe zadanie, czyli zniszczenie znaku, dopiero przed nami. Wprawdzie Stross twierdzi, że wie, jak to zrobić, ale on ma coraz mniejszy kontakt z rzeczywistością. Jeśli go stracę, cała wyprawa pójdzie na marne. Także trzeba o niego dbać. No to jazda z tym koksem, co nie? To będzie ciekawe. To będzie niewątpliwie ciekawe. O kurwa. Mądrze wykorzystałem to, co daje mi gra. To było naprawdę genialne posunięcie. Jak na takie wielkie bysiory, to mają dość słabe rzeczy, moim zdaniem, przy sobie. Znaczy, nie są jakieś uber wytrzymałe, ale i tak jestem rozczarowany. Dobra. Ło. Czekajcie, którędy? Tędy, dobra, spoko. Już się robi. Dawaj. Tu jest strasznie niebezpiecznie. Wali po oczach. Co myśmy odjebali? Using the solar beam. We gotta stop the transport now. Oh shit.
If the gravity tethers are still functional, I can... You can snag off Sec and drag it back? Isaac, this is ridiculous. If I can line the tracks up just for a few seconds, you should be able to get the transport across. Stay ready! And take care of Strauss. Isaac, no! This is a really bad idea. I'll stick around. I'm full of bad ideas. No teraz to dowalił, trzeba przyznać. Więc tak, po kolei. Pochwyć sektor rządowy pętami grawitacyjnymi. Ishimury. Tideman odciął sektor rządowy od reszty zgorzeli. Ucieka mi, a wraz z nim moje szanse na zniszczenie znaku. Mam jednak plan. Jaki? Kurwa sprytny! Pęta grawitacyjne Ishimury są na tyle silne, by utrzymać hemisferę całej planety. Powinny umożliwić mi pochwycenie sektora rządowego na tyle długo, by wzdało przejść. Nie wiem, czyli tego... Nie, niemożliwe, żeby to był jakiś skrypt typu, wiecie, po angielsku, nie wiem, jak to by było. Government sector, no to jest government sector, u nas się odmienia, no nie, przez przypadki. Ishimura został, ja bym powiedział, że została, bo, a na końcu, ale mogę się mylić. Znaczy, chyba, że statek Ishimura. Został zadokowany w zgorzeli 3 lata temu, nim będę mógł uruchomić pęta grawitacyjne, muszę dostać się na pokład. Moi drodzy, gdy po raz pierwszy przechodziłem tę grę, to po prostu byłem... w srogim szoku i no nie ukrywam, jest to troszkę żerowanie na nostalgii, ale jest to takie żerowanie, na które jestem gotów. Ach, pierwszy Dead Space. Wracają wspomnienia. W ogóle ktoś może się zastanawiać, wiedząc, że nie przepada za horrorami, co mnie skłoniło do rozpoczęcia serii z Dead Space'a. Ciekawość, też fakt, iż miałem pojęcie tego, jak dobra to jest gra, przynajmniej według recenzji i ocen, ale też powiedzmy, horrory są, mają zasadniczo takie dwie, moim zdaniem, kategorie. Te, w których możemy się bronić i te, w których jesteśmy bezbronni. I jeśli chodzi o te, w których możemy walczyć, to one są moim zdaniem spoko. Dead Space jest taką serią. Ale są też takie jak Outlast i tam po prostu trzeba spierdalać przede wszystkim. Nie ma zbytnio nic innego, innej możliwości ratowania swojej skóry. A Dead Space z kolei ma takie zajebiste mechaniki, jeśli chodzi o walkę, że naprawdę jestem pod wrażeniem. Ishimura, rozdział 10. Ale zabawa była przednia. Przynajmniej z perspektywy gracza, takiego jak ja. Jakaś, nie wiem, folia, coś takiego. Nie wiem, jak to nazwać szczerze. Rolki z czymś. Z takim tentegesem. No nie da się ukryć. Nostalgia mnie teraz bierze. Czyżby ktoś tu był? Czy tylko my tak hałasujemy? Wygląda to, że trwały to jakieś prace, nie wiem... Oczyszczanie tego statku? Czy coś? Oczyszczanie, to brzmi zbyt pięknie, biorąc pod uwagę, w czym się znajdujemy i przez kogo. Dobra, mamy możliwość zapisania, jest dobrze. Gra mówi tędy, a ja pójdę najpierw tamtędy. Jak zawsze.
Dobra, to już nie do ruszenia. Przypuszczam, że da się to wyjaśnić tym, że no właśnie kineza ma pewne ograniczenia w kwestii masy przenoszonego obiektu, czy coś. To na pewno nie jest ta sama droga? Nie. Czasami są takie rozwidlenia pozorne. Czasami. Nie wiem komu... Faulujący. Dziwny tytuł. Nie wiem komu diabła potrzebna jest cała rolka papieru do wytarcia dupy, ale mu tę dupę skopię, jak tylko go znajdę. To już piąty tydzień z rzędu, gdy jakiś kretyn zatyka wszystkie sedesy. Do jasnej cholery, jesteśmy w kosmosie. Jeśli rury się zapchają, ktoś będzie musiał zrobić sobie kosmiczny spacer i je przeczyścić, babrząc się w gównie aż po hełm. Ogarnijcie się, ludzie. Dość specyficzny wpis, nie da się ukryć. Za cicho tu. Jak tu ciemno. To już w ogóle. No dobra, tym razem coś dźwiękowego. Cóż, biorąc pod uwagę naszą wiedzę, myślę, że koledze nie odbijał, tylko faktycznie coś go prześladowało. Boże, i ta muzyka. No klimat jest wpyte. Ciemność. Samotność. Muzyka, no naprawdę postarali się tutaj. Wiem, że tam jest zablokowane, ale zawsze można sprawdzić poszukiwanie jakichś przedmiotów. Czy mi się wydawało? Czy tutaj było takie czerwone jakby od... A, tam dalej to jest, dobra. Wiem, że to głupie, znowu mi się wcisnął za mocno ten przycisk prawy od myszy. Po prostu takie są uroki posiadania nie najdroższej myszki. Raport diagnostyczny, no dobra. Muszę po prostu być ostrożniejszym. To tak, to z nerwów, wiecie. Tak po prostu ta presja, no nie? Wirówka, czyli w pierwszej części było to zwane centryfugą. Ciekawy etap to był. Aktywuj wirówkę. Pęta grawitacyjne nie będą działać, jak długo nie będzie aktywna główna wirówka. Wygląda na to, że była w trakcie ulepszeń. Muszę dokończyć robotę. Centryfuga, tudzież wirówka, właśnie. Słyszę takie dźwięki, których nie chciałbym słyszeć. Tutaj nic się nie chowa? Mówię o przedmiotach. Nie nekromorfach. Jak coś. No to wiele wyjaśnia.
Czyli chcieli zataić, co się tu wydarzyło w sumie. Ellie powiedziała, że rzekomo miał tu miejsce atak terrorystyczny. Oj nie. Zdecydowanie nie. Kto grał, ten pamięta, co się tu odpierdalało. A odpierdalały się tu straszne rzeczy. Iście koszmarne. Krew to się tutaj lała. Trup ścielił się gęsto. A człowiek bał się o swoje życie. To i tak cud, że Isaac to wszystko przeżył. Czy ja... O Boże. Cut of their limbs. Napis dobrze znany tym, którzy grali w pierwszą część. Tutaj też, o ile się nie mylę, zdobyliśmy piłę plazmową. Ikonę tej serii. Naszą pierwszą broń. Tak się składa, że mam ją przy sobie. Nie no, kurczę, żerowanie na nostalgii, ale... Nie gniewam się naprawdę. Ohoho, no teraz to można sobie porobić to i owo. Większa odporność? Brzmi spoko. Nie wiadomo, co jeszcze na nas wyskoczy. I ile tego będzie? Oj, układ złamany, ten układ był już złamany, przepraszam. Źle mi się kliknęło, przyznaję. I mógłbym tutaj jeszcze sobie... Ale chyba podziękuję. Zamiast tego to sobie daruję. Może prędzej jakąś broń. Ta piła plazmowa jest pokrzywdzona. Nie wiem, jakoś nie korci, żeby mnie. Nie korci mnie, żeby ją ulepszać. Strzelbę już prędzej. Przeładowanie i alternatywny. Może się przydać. Przełączymy się jeszcze na strzelbę energetyczną, a to już troszkę później. Przeładowanie. Szerokość, no to by było spoko w sumie. By się kosiło więcej pokrak, no nie? Wiem, bardzo inwestuję w bardzo konkretne rzeczy, a tak poza tym to resztę jakoś nie bardzo wiem o tym. Moduł stazy. Liczba strzałów. W sumie troszkę sobie korzystałem z tego ostatnio. Jeszcze więcej strzałów może się przydać. Tak teraz na bieżąco się zmienił ten interfejs. Ta część od stazy. No cóż, troszkę niedopatrzenie można powiedzieć. Ale faktycznie ta strategia ze spowalnianiem co po niektórych monstrów jest naprawdę dobra. Wiecie, ja to jestem taki kozak, że pyk 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 i nie ma. Ale dla bezpieczeństwa własnego, szczególnie jak ktoś gra na wyższym poziomie trudności, to się może opłacać taka strategia. Cóż, martwej ciszy to tutaj nie ma chyba. Haha. Oho.
Ale to jest upiornie. Ponownie nawiązania do pierwszej części. Zdecydowanie warto ją znać. Czy to zagrać samemu, czy to obejrzeć moją serię, czy to... Już nawet to podsumowanie też się jakoś nada. System pociągowy? Czyli środek transportu z właśnie z pierwszego Dead Space'a. To było coś. Co to jest za ciecz? Tudzież płyn, bo nie wiem jak bardzo ciekłe to jest. Płyn nie jest synonimem cieczy. Płynem jest między innymi pasta, smar, olej. Także jest pewna różnica. Oho. Tego nie zakryli, co? Dalej, Zaka to musi być dość traumatyczne przeżycie, taki powrót do tego miejsca. Dobra, tu też nie ma rozwidlenia tego typu. No, otwórz się. Ponownie. Słuchajmy. Ja mu się naprawdę nie dziwię. Wiecie, ja jestem w wygodnej pozycji gracza, no nie, ale jakbym ja miał tutaj się udać, szczególnie ponownie, to za żadne skarby, za Chiny Ludowe, za cały rząd ziemski, nie wiem. Tu jest zbyt spokojnie. Znaczy, na tyle, na ile jest to możliwe, rzecz jasna. Czy tylko ja tak uważam? Jak to miło, że mamy tu amunicję. Nie wiem, kto ją zostawił, ale... spoko. Upewniam się, czy wszystko jest przygotowane. A, no właśnie, nie do końca. Dobra. Nie podoba mi się to miejsce. Jest dość pokaźnych rozmiarów. To nie jest dobry znak. No właśnie. Zdechł. Nie jesteśmy tu sami. Co? No patrzcie, jaka nagroda. Nieźle. Ale kurde, bydle. Te dźwięki mi się nie podobają. Uspokój się.
Ja zachowuję się jak ostatnia pizda życiowa. Uzupełnijmy sobie. Bo to chyba jeszcze nie jest koniec. No, korytarza na pewno, nie? O kurwa, co to lezie? To ten bysior? To ten bysior chyba. Ja pierdolę, jaki... Ja, ty jesteś paskudny, kurwa! Jezu, nie zdążę nawet strzelić. Po raz drugi stazą. Diamentowy półprzewodnik! Ja pierdolę, oczywiście, że tu przylazły skurwysyny. Proszę spierdalać. Uprzejmie proszę. Bo się skończy uprzejmość. Chwila spokoju. Chyba. Powiem wam, że cieszę się, że mam na podorędziu taką kosiarkę jak ta. Znaczy, mówię o tym kosiarka, to bardziej pasuje... Ten termin lepiej pewnie pasuje do karabinu linowego, ale... Szanić? Mówię sobie jak chcę. Sporo apteczek, sporo różnych mniej lub bardziej przydatnych rzeczy, ale kurwa, diamentowy półprzewodnik to ja biorę. Choćby nie wiem co. Niezwykle rzadki komponent elektroniczny. Będzie z tego hajsiwo. No, są też te pojemniki, ale... Nie są mi one aż tak bardzo chyba przydatne. Chociaż to się może zmienić. A wezmę go sobie. Cisnę, jak będzie konieczność. Przyjmując, że będzie. Ale raczej będzie. Mogę to odstawić? Mogę, dobra. Znaczy, to było zamknięte. Nie. Szkoda. Chciałbym się tu troszkę rozejrzeć, nie ukrywam. Jakkolwiek koszmarne by to miejsce nie było, tak jednak jest zajebiste. W pewnym sensie. To nie jest dobry znak. Znak. To przez niego tak się dzieje. Jakby atrakcji było mało, to jeszcze jest, kurwa, ciemno jak w dupie murzyna. No idealnie, no zajebiście, co? No w sumie jest zajebiście, to jest po prostu część tego klimatu. Gorzej z walką. Nie masz bladego pojęcia, z której strony nadchodzą. Odprężmy się chwilkę. Moja strategia to jest takie kręcenie na... w miarę szybko. To się całkiem źle sprawdza. Idziesz ze mną, przydasz mi się. Dziękujemy za twoją troskę, ale ja jestem bardzo ostrożny. Ja naprawdę jestem ostrożny. Spokojnie, spokojnie. Myślałem, że tu będzie jakieś przejście, ale... Kto to tak hałasuje? Się zachowuje jak słoń w składzie porcelany. Kultury trochę. Właśnie nie wiem, czy to ja tak ten? Patrzę tutaj obiekt, no nie? Nie mam pojęcia.
kolega idzie ze mną. To powinno już pęknąć. Ja chyba kojarzę to miejsce. Wiecie? Tak przynajmniej mi się wydaje. I pytanie, czy tutaj nie ma czegoś ciekawego? Chyba nie. No nie ukrywam. Sklep jest tutaj naprawdę bardzo przydatny. No, to jaka jest wartość? 25 tysięcy! To jak wygrane na loterii. Jest zajebiście. To teraz można pozbierać niezebrane rzeczy. No fajnie. I to w sumie oznacza, że mogę się wrócić. I chyba tak zrobię. Wiem. Pewnie niektórzy tego nie rozumieją. Trudno. Tak czy owak, widzimy się po cięciu. Moi drodzy, pieniądze na drzewie nie rosną. I piechotą nie chodzą. Także zrozumcie, jeśli nie rozumiecie, iż najzwyczajniej w świecie chcę po prostu mieć jak najwięcej gotówki, bo jest ona przydatna i to bardzo. To co, kupujemy ogniwa czy wstrzymujemy się? To jest dobre pytanie. W sumie może na razie się wstrzymam. Najwyżej sprawdzę pewną rzecz. Dopiero wtedy, przykładowo w następnym odcinku, wrócimy do sklepu i kupimy sobie elementy ulepszeń sprzętu. Już docieramy do końca. Nie tylko zapisów, ale też w sumie gry. No moi drodzy, powrót na Ishimurę, co nie? Jest zajebiście? Moim zdaniem tak. A jeśli wy chcecie wyrazić swoją opinię, no to zachęcam do podzielenia się z nią w komentarzu. To tyle z mojej strony póki co. Widzimy się w kolejnym epizodzie. Do zobaczenia!